felieton pod tytułem Wszecki wieca. Dyczki to jest tak, że jak się kanści do cudzego miasta zajedzie, to chciałoby się podziwać na taki wieca, których nie mamy u siebie. Z kerstego też mało kto dziś goni po krzewtach, bo dożylimy się takich czasów, że wszędzie jest to samo i szkoda na to mi trężyć czasu. Piszę to dziś też z kerstego, że jakoś nie widać, co by w naszym mieście naprawdę miał kto we starości ty wszystkie wieca, których nie mają inne miasta. Dejmy na to te drzewiane kostki, którymi wyłożona jest cesta na naszym zomku, godzą się ino na spoleni, bo już wiele ducha w nich nie ma. To nie ma wszystko, bo niektórych kostek już tam chybio i Josef Szymon, że się komuś na coś i przydały. Możne, że aj już zostały wciepane pod blachy i zgorały, albo podstyrczone zostały za rozrażone nogi u jakiegoś sztokerlika. Nie ma sens tego robić raczej żadnych błędów, znów, bo dziepro, jak jakiś letnikarz rozrazi se tam swoje klepeto, to dziepro rotuzowym nie będzie do śmiechu. Można, że je to jakoś cieszyńsko choroba, bo przy studni trzech braci mamy ganz taką samą dziurawą cestę i aże dziw bierę, że do dzisiaj żaden se tam swojego klepeta nie rozraził. Tak rozmyślam nad tym, że można by było dobre specjalnie ukazować te dziurawe, zabytkowe cesty lufciorzom i letnikorzom, to można oni by kogoś napytali, co by do dołu wartko zrychtować. Dzisiaj się wszyscy przesmrodzają po głęboki, bo została ona zrychtowana do porządku, ale za to trzeba mieć oczy dookoła głowy odewrzyte, co by nie dać się przejechać jakimuś autu, które dziś ośmigają tam jednym za drugim, a miały podobnież tam już nigdy nie jeździć. To już miejcie się wszyscy dobrze i wieziowego pobiątku.